Jako jeden z nielicznych radnych Wspólnoty Samorządowej miał wątpliwości co do tego, czy warto przegłosowywać uchwałę o emisji obligacji. Tak było na Komisji Budżetów. Dzisiaj, dzisiaj Pan podjął głos za. No Podjąłem za, mimo że dalej mam wątpliwości. To nie była prosta decyzja, ponieważ to jest kwota 57 milionów złotych. Obligacje są papierem dłużnym no, znacznie droższym od kredytów. Ale należy pamiętać o tym, że kredyty, które należy spłacać w latach 2012 i następnych, uniemożliwią normalne funkcjonowanie powiatu. I to, co powiedziałem, albo już byśmy się decydowali na zarząd komisaryczny w 2012 roku, albo damy temu zarządowi czas na to, żeby przez te trzy lata, kiedy będzie kończyła się kadencja, zrównoważył wszystkie trzy budżety. Które pozwoli nam na wykup obligacji w następnych latach. I to był mój, jak gdyby, podstawowy warunek, że zagłosuję za uchwałą. A widzi pan szansa, żeby zrównoważyć te budżety? Żaden z ostatnich się nie domyka. Ciągle jest deficyt. W tym roku to jest ponad 12 milionów. W przyszłym roku wydarzy się jakiś cud? Myślę, że Zarząd musi pracować nad programem oszczędnościowym. W tej prognozie finansowej, która jest dołączona do uchwały o emisji obligacji, Deficyt założony jest tylko w roku 2012 na niewielkim poziomie 2 miliony chyba 600 tysięcy, a 13-14 się bilansuje. Ja myślę, że jeżeli zarząd poszuka oszczędności, a takie oszczędności można znaleźć w powiecie, to one się zrównoważą. One muszą się zrównoważyć. Nie mamy innego wyjścia. No właśnie, gdzie te oszczędności no, mi trudno powiedzieć, gdzie zarząd ma szukać oszczędności, ale. Ale jako radny na pewno pan ale, zna powie. No Znam powiat, znam powiat. Myślę, że takim. Y Workiem bez to jest osiata. Ta subwencja jest strasznie niewielka, ale odnośnie samego, samej organizacji szkół można znaleźć oszczędności. Myślę, że służba drogowa to jest też ten, jak gdyby ta możliwość, gdzie te oszczędności można poszukać. A samo starostwo? No i samo starostwo tak samo. No niestety jest to przykre, ponieważ to może dotyczyć po prostu ludzi. I nie wiem, czy nie będzie takiej sytuacji, znaczy, że będzie zmuszony do, do zwolnień. No, to się może zdarzyć, oczywiście.